Witam Państwa serdecznie z targów książki historycznej w Warszawie, w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim, ulica Bugaj 1. Proszę Państwa, tak jak to już pisałem i mówiłem i krzyczałem też momentami, bo miałem tego dosyć, w końcu doszliśmy do finału naszego projektu Sacco di Roma, który się ciągnął bardzo długo, za co przepraszam, ale takie były okoliczności, ale dziś już to mamy. I ten produkt jest wreszcie z nami. Jak Państwo wiedzą, nie obyło się bez komplikacji na sam koniec, ponieważ ja może to pokażę, żeby wszyscy wiedzieli, co było, a co jest. To jest bardzo ważne. Na stoisku numer 15, ponieważ Sławomir Koper oraz Tomasz Stańczyk. Ja pokażę, co się stało. Książkę Ostatnie lata polskiego Lwowa. Proszę Państwa, alonż był wklejony w tym miejscu, co zaburzyło całkiem narrację i po prostu uczyniło ten komiks bezwartościowym. Spotkanie z bezwartościowym. Współautorem książki Pistolet Wis. Dzięki Muzeum Wojska Polskiego mojej dużej determinacji, żeby nie powiedzieć gorzej, udało nam się to zmienić. Drukarnia nam przekleiła i ten alosz jest we właściwym miejscu. Jeszcze żyjemy. Nie mam słów, tak to powiem. Ale mamy sukces, zostało to zrobione dobrze, wszystko jest w porządku, komiks jest w sprzedaży, mamy na razie 100 egzemplarzy, cały nakład przyjedzie później. Proszę Państwa, ponieważ na tych targach w mojej ocenie nie dzieje się nic ciekawego, a lansowane tutaj książki to jest po prostu bieda z nędzą, wołająca o pomstę do nieba. Niestety, Polacy na krańcach świata. Niestety musimy to znosić tutaj, wysłuchując jeszcze tych wszystkich zapowiedzi przez megafon, które ten dziwny człowiek dotknięty jakąś manią wygłasza bez przerwy. Ja ciągle sobie obiecuję, że pójdę do niego i mu wytłumaczę, żeby siedział cicho, ponieważ to nam po prostu przeszkadza pracować i przeszkadza sprzedawać. Ale on tego nie rozumie, ponieważ wydaje mu się, że krzycząc w ten sposób reklamuje te książki. Jest dokładnie odwrotnie, on od tych książek ludzi odstręcza. Proszę Państwa, naszego produktu, jak wiadomo, nikt reklamował nie będzie, ponieważ nie jest to... A serca mamy z kamienia. Proszę Państwa, nasz produkt nie opowiada o sercach z kamienia, oficerach SB, tajemnicach starych studzien, strychów, starych dworców, czy czegoś tam innego starego. Nie opowiada o najpiękniejszych Polkach dwudziestolecia, o najpiękniejszych Żydówkach dwudziestolecia, o najpiękniejszych mężczyznach dwudziestolecia, czy czym tam jeszcze. Tylko opowiada o spaleniu Rzymu przez cesarskich knechtów w roku 1527. Nie jest to też produkt o marksizmie kulturowym, proszę Państwa, czy innej durnocie, którą próbują reklamować wydawcy, żeby zarobić parę groszy. Kafir podpisują książkę Highlight. Proszę Państwa, kończymy z tym wszystkim, z tym wszystkimi idiotyzmami, które tutaj królują i które są nieskuteczne w swojej masie i pojedynczo. Powodują tylko jedno. To mianowicie, że ludzie przychodzą i mówią, że tu nie ma oferty. Bez względu na to, co ten facet przez megafon opowiada. Nie możemy go zastrzelić niestety. Proszę Państwa... O godzinie 17.30 zapraszamy na koncert Aleksandry Gintrowskiej, która odziedziczyła talent po ojcu. Ja już nie mogę normalnie. Zaproszenia do odbioru w Instytucie Pamięci Narodowej. Łysiak młody odziedziczył talent po ojcu i Aleksandra Gintrowska też. Ja nie odziedziczyłem. Zapraszamy na prelekcję Zygmunta Walkowskiego, Karel Warszał, Poszukiwanie Prawdy. Nie mogę, to jest po prostu... Będą rozdawać sernik z białą czekoladą, proszę Państwa, do książki OKR Warszał, bo inaczej się to nie sprzeda. Litość i zapomoga. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Proszę Państwa, wszyscy tu przychodzą i pytają mnie, daliście piąty kolor do środka? Naprawdę? Ja mówię, tak, daliśmy. A dlaczego? Ja mówię, bo mnie stać. No więc daliśmy piąty kolor do środka, to jest złoto, proszę Państwa. Wszystko to wygląda w ten sposób, wszystko się mieni i błyszczy. Jest jak najbardziej prawdziwe. Opowiada o wydarzeniu, które jest nieomawiane, ukryte, schowane, którego się nie komentuje, a jeżeli się komentuje, to się komentuje źle. To znaczy,
Niemcy musieli spalić Rzym, żeby ukarać pychę kardynałów, coś w tym stylu. A są tacy, co jeszcze powtarzają, że to była kara Boża za złe prowadzenie się papieży z domu medycyńskiego. Proszę Państwa, to są idiotyzmy. Niemcy spalili Rzym, żeby zrobić pokazówkę, tak? I żeby odstręczyć papieża, obojętnie kim on by nie był, od sojuszu z Francuzami. Ja nie mówię, że sojusz z Francuzami to jest akurat to, czego się powinien Ojciec Święty w Rzymie trzymać, ale w tym momencie no, było to na pewno lepsze niż sojusz z Karolem V. Niestety ten projekt polityczny się wykoleił. Ja zaraz powiem gdzie i pokażę to, bo to jest piękna ilustracja. Tomek to tak wymyślił. Proszę Państwa, bitwa pod Pawią, kulminacyjny moment tej bitwy, kiedy król Franciszek dostaje się do niewoli. Tutaj jest mnóstwo ciekawych wątków w tych ilustracjach, dziwnych postaci, które wtrawne oko czytelnika odnajdzie. Francuzi są po tej stronie, Niemcy po tej, wszyscy na siebie pokrzykują. Jest tu sporo symboli, ale nie będę ich tłumaczył, Państwo sobie je sami odnajdziecie. To, o co żeśmy kruszyli kopię, proszę Państwa, czyli ten nieszczęsny Alonsz, to jest most Ponte Sisto, na którym się sprawa definitywnie zakończyła. Szczupłe oddziały medycyjskie, wierne papieżowi, stanęły na Ponte Sisto i utrzymały się przez kilkadziesiąt minut. Dłużej się nie dało, bo po prostu Niemcy przez nich się przetoczyli. Proszę Państwa, niestety tak się stało, że nie wszystkie wątki, ważne wątki, które znajdują się w tej historii, znalazły się w komiksie, dlatego że musielibyśmy wydać album trzy razy obszerniejszy, a to jest po prostu niemożliwe, bo koszta tego przedsięwzięcia są gigantyczne. Więc mamy to, co mamy, a ja postaram się napisać książkę o tym na podstawie tego tutaj albumu, który mamy, napisać po prostu powieść o Sacco di Roma tak, jak ja to czytam. Ja nie wiem, czy tak było, ale tak, jak ja to czytam, czyli że jest to konflikt władzy, kolejna odsłona konfliktu pomiędzy papieżem a cesarzem, pomiędzy władzą duchowną a władzą świecką, oczywiście wzbogacona o te wszystkie wątki, którymi się posługiwała propaganda cesarska, żeby zdeprecjonować władzę papieży. Że za bogaci są kardynałowie i Ojciec Święty, że się źle prowadzą, etc., etc. To jest bardzo ciekawe. Natomiast najbardziej interesujące w tej historii jest to, w jaki sposób różniło się sprawowanie władzy świeckiej przez takiego Karola V i czym to się różniło od władzy sprawowanej przez króla Franciszka we Francji i przez samego Ojca Świętego. No więc osią tego konfliktu jest sposób wydawania poleceń przez kancelarię cesarską i przez samego cesarza, który rezydował w Valladolid, których konsekwencje oglądał świat potem w postaci tych wszystkich rzezi, mordów i kataklizmów, jakie się przetaczały przez Italię i nie tylko przez Italię. Proszę Państwa, to było takie systemowe zwalanie odpowiedzialności na ludzi, którzy stali poniżej. I ja to tak widzę, tak jak powiedziałem, bo to jest moja wizja, a nie niekoniecznie musi to być prawda. W momencie, kiedy tej odpowiedzialności było za dużo, człowiek, który ją niósł i któremu się wydawało, że idzie do sukcesu, ginął w tajemniczych okolicznościach. To zastanawiające. Tutaj mamy pięknie przedstawioną śmierć, proszę Państwa, człowieka, który prowadził armię niemiecką na Rzym i to był Karol de Bourbon, były konetable Królestwa Francji, zdrajca, który o mały włos nie doprowadził do rozbioru Francji, z której chciał sobie wykroić jakąś własną domenę. Rozbioru tego mieli dokonać oczywiście Anglicy i Niemcy. Ten pomysł zakończył się katastrofą, to jest też tu narysowane, a to mamy śmierć Karola de Bourbon, która była rzekomo przypadkowa, a tak naprawdę no nie była, ale ja nie będę Państwu tłumaczył, o czym to jest.
to sobie Państwo przeczytacie. Więc te wszystkie problemy dotyczące władzy są w tym komiksie, a ja jeszcze to umieszczę w książce, którą tam kiedyś napiszę. Więc tak, nie jest to komiks o najpiękniejszych kobietach pierwszej połowy XVI wieku, nie jest to komiks o tym, czy papież prowadził się źle, czy dobrze, nie ma tutaj żadnych obscenicznych obrazków, nie jest to komiks o wesołych przygodach młodych ludzi na wojnie, ani o romantyzmie, ani o jakichś takich rzeczach, których ja nie lubię, które uważam za dziwaczne. Jest to przede wszystkim historia o sprawowaniu władzy i o konsekwencjach sprawowania władzy. Jesteśmy już na tyle dorośli, żeby przestać się interesować głupstwami, a zacząć się interesować czymś poważnym. Ja zachęcam Państwa do tego, bo taką właśnie historię obrazkową o władzy wydałem. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo się tu pojawicie. Jeżeli nie po ten produkt, to po jakiś inny. Serdecznie zapraszam. Jutro jeszcze jest kolejny dzień targowy. Siedzimy tutaj jutro chyba do godziny 17, a niektórzy twierdzą, że do 18. Zobaczymy, jak to będzie. Zachęcam. Stoisko numer 99. Dziękuję.